dzisiejszym odcinku. Działa. Halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony Kolosutron, a my nadal kontynuujemy grę w Horizon Zero Dawn. I moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy zbierać coś takiego jak niebieskierki, żeby kupić sobie super łuki od kupca, od banuckich towarów. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodoba, zostawicie łapki w górę. Dzwonek powiadomy, subskrypcję, żeby nie ominąć kolejnego odcinka. A ja tutaj sobie polecę tym. I kupiłem dosyć tego sporo. Teraz zrobimy zapis. Mam nadzieję, że te niebieskierki łatwo się zbiera. Tam mam na jeden łuk zebrać 14, na drugi 16. Bo tam są 3 łuki do wyboru, ale już tych broni jest tak dużo, więc na razie będę tymi dwoma grał. To sobie przełożymy na tą strzałę. Mam strzałę ogniową? Mam. Niebieskierki. Co to może być? Pewnie jakieś trudne potwory? Czy już to po prostu będzie sobie leżało? Idealna roślinka. Przydasz się. Okej, to jest gdzieś pokazane, że to jest tu. Na górze? To jest jakaś rzecz? To jest jakiegoś potwora? Nie. A jest! Okej, niebieskierka raz. Dziwny widok wśród mrozów, jakby maszyny pokryte były klejnotami. To są lancorogi, one są słabe, dobra. Już myślałem, że będzie coś... Myślałem, że będzie coś mocniejszego. Czyli mamy już dwa, dobra. Ty, ale te są jakieś silne. Ty, to nie jest lancoruk. To jest piłozom. No dobra. On musi być rozwalony. Spokojnie, panie Biłozębie. Wszystko będzie dobrze. Dobra. No dobra jest ta strzała, która ich rozbraja. Cały armor mu spada wtedy. Na pewno nie odpadek. Dobra. Czyli tutaj zostało jeszcze jedno do zebrania. Jest. Niebieskierka. Czyli mamy już 3. A czy my tak 3?
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A może tutaj od razu pójdziemy? Dobra, pozbieramy sobie tutaj te niebieskierki. To chciałbym już ruszyć na tą misję, ale z tym lepszym łukiem. I jeszcze do tego umiejętność druciarka, gdzie mogę wykorzystywać ponownie zwoje broni i sploty strojów. A mam tam właśnie parę zwoi dla broni, które muszę wyciągnąć z poprzednich broni, żeby mieć większy damage. Dobra, czyli wiemy, co będziemy robić. Mam nadzieję, że tutaj będą łatwiejsze potwory. Piłoząb już nie stanowi takiego dużego zagrożenia jak kiedyś. Czemu te kryształy uformowały się właśnie tu? Dobra, mamy już 5 niebieskierek. Dobra, tu jest kolejna. No i co, tak chyba trudno nie było. 6 mamy, tak? Ja nie pamiętam za bardzo, ile tam trzeba było ich zdobyć. 14, 16. No spróbujemy. Wiem, że to troszeczkę za daleko idę. Ale czego się nie robi dla lepszej broni? Zrobimy to. To przynajmniej po prostu, wiecie co, kupię sobie jeden ten łuk. Już nie będę kupował tych dwóch. Ten jeden podstawowy sobie kupię. Zimno. Bardzo zimno. Łapię zasadę. Jest tutaj, dobra. Kolejny. Siódmy. No, postaram się na razie nie walczyć z nimi, uciekać. Na szyku tej iskierki. Interesują na chwilę obecną. Na dole pokazuje, że tu jest. Okej. Ogniarz, wroga maszyna. Zobaczymy, czy działa na tą pułapkę. Nie działa.
Muszę schodzić im z drogi. Wyciągnęliśmy tamtego, dzięki temu mogliśmy spokojnie zrezultować, ale chyba ta maszyna tutaj wróci, a zanim ona tutaj wróci, my tutaj zobaczymy, czego ona tutaj pilnowała. No chyba spróbujemy go pokonać, tamtego, nie? On tam dużo HP nie ma. Pokonamy go ogniem. Ja dużo ekstra dostanę za tego wielgusa, gdzie on jest. Czy ten wielgus już padł? Nie, ten wielgus jest tam. Spróbujemy chyba, nie? Nie mamy już więcej tego. Tylko, że na tego wielgusa tak naprawdę nic nie działa. Teraz one mówią. Pytanie, jak go?
powinno się udać. Dobra. Ten był ciężki, ale działały na niego liny. Dobra. Dobra, kontynuujemy dalej. Mamy 7, to było 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, no to tak, no musimy iść tutaj. Tutaj te pojedyncze złapiemy. Tylko, że już nie mam w ogóle nie lin. Mam dużo pułapek. Czyli taktyka jest taka, że trzeba najpierw rozbroić swojego przeciwnika tymi strzałami. A i marszczyny już nie mam. Właśnie. Czas zbierać wszystkie rzeczy. Bo nie będę miał strzał, nie będę miał czym się z nimi tłuc. Jak poleciał. Przepraszam cię, Kuniku, ale no musi tak być. To się nie zmarnuje. Na pewno się nie zmarnuje. Gdzieś na górze, czy na dole? Ślepy, kochani, jestem. To gdzieś tutaj pokazuje.
Które gdzieś na górze ukryte? A gdzie na górze? Moje mili, ja trochę ślepawy jestem. Szukajmy to miejsce dokładnie, bo już wyszedłem na poszukiwanie tego. Jestem dokładnie na tej mapie, gdzie mam być. Może to jest gdzieś w jaskini? To nie jest to miejsce. Tu musi gdzieś być jakaś chyba jaskinia, tak jak tam. Dzięki za mankę. Czy to jest gdzieś tutaj? Patrzmy. Ciekawe, może zdołam to zdominować. Tu jest chyba tak jak mówiłem. Tu jest chyba jakaś jaskinia. Na dole. Ja za bardzo nie wiem, teraz na dół mam zejść. Ale tutaj nie wygląda, żeby jakieś było zejście do tej jaskini. Cóż, próbowałem. No, nie wiem, nie wiem, gdzie to może być. Nie wiem, gdzie to może być. Ciężka sprawa. Nie wiem, gdzie to może być. Miał być odcinek z niebieskierek, a nie z jednej, której kolos nie może znaleźć.
Dobra, spróbujmy tak, jak idziemy. Tak, tam musi być. Tam musi być jakieś przejście dołem. I tam tu niebieskierkę znajdziemy. Musi być jakaś droga tutaj na dół, która tam mnie zaprowadzi, którą przyszedłem. Musi być coś pod tym. Ja jestem teraz na górze. Czekajcie, spróbujemy jeszcze raz. A, będzie odcinek. Żeby jednej niebieskoskierki nie móc zebrać. Ja cię sunę. Chcę wejść na główną drogę. Czy to jest główna droga? Okej. To wygląda jak główna droga. Tak. I to jest główna droga. I tą główną drogą doprowadzi mnie do tego. Dobrze, dobrze mówię? Tak, to jest główna droga. Tylko, że ja tędy wcześniej szedłem. No jestem bezpośrednio na tym.
Czyli musi to być gdzieś na dole. Ja tu nic nie widzę. Nie mogę się pół godziny męczyć. Znaczy nie lubię takich momentów, które są... Niestety muszę to ominąć. Nie mam pojęcia, jak on tutaj znaleźć. Może gdzieś tutaj jest. Te skale. Trudno, ewentualnie po nią tam kiedyś wrócę. No. To będzie cięcie na tym. Tutaj nie znajdę. Też pokazuje, że to jest tu. A no właśnie. To jest gdzieś na górze, ale ja tutaj na tą górę na razie nie jestem w stanie wejść. Tak? Ja jestem tam w stanie wejść. Tak, musi być tu jakieś wejście. Musi być tu jakieś wejście z boku. Tam na... Gdzieś na dole. Ale tutaj sobie weźmy do ogniska. Czyli to jest gdzieś tam ukryte. Gdzieś na dole. No nie ma innej opcji. Jeszcze jest tutaj jedna. I to też musi... To też musi być ukryte.
Nie, udało się. Czyli to naprawdę gdzieś jest. Rany, Jule. Proszę do mnie nie strzelać, bo ja do was nie strzelam. Czy jest? Czyli tam też gdzieś musi to być. Mam już 10, dobra. Tylko wystarczy dobrze poszukać. Boże, ile stresu z tym, żeby to znaleźć. Tam na górze spróbuję znaleźć. No i jest na górze, dobra. To coś zebrało się na maszynie jak szron. Mamy 11. Teraz polecimy tutaj ogniskiem. Po 16 zdobędziemy. Ile tych mamy? Surowce. Przedmioty specjalne. Przedmioty specjalne. Niebieskierka. 11. A trzeba było trochę poszukać. Niech zamarza jeszcze wewnątrz płuc. Musiał przejść tędy. A tutaj, moi drodzy, jeszcze tutaj mam dwa do wzięcia. Muszę o tych dwóch pamiętać. Dobra, to pierw jak już poszedłem na to. Spokojnie. Pokryty lodem. Padł dawno temu. Ale złomiarze dopiero co się nie zajęło. Nie walczę z nim, pierdolę. Ja tylko tutaj przyszedłem po ten. Thank you.
tę całą okolicę przeszukać. Może być, to może być. Jest schowany. I tutaj do przodu, gdzieś na tych górach będzie poukrywane, dobra. Czyli to, tak jak mówię, to nie będzie bezpośrednio na znaczniku, tak jak ja myślałem. Dobra, nie w tą stronę. Ale jedno już mamy. Żebyśmy tutaj nie spadli. Tędy? Jakoś tam... na górę. Może tą stroną i tam jakoś... jakoś od boku na tą górę. Teraz to już bardzo ominąłem to. O nie! Czy ja tędy wejdę? Tak. Tu jest wejście, dobra. Dobra. Gdzie czekają na mnie moje nagrody? Tutaj gdzieś powinny być. Jeszcze wyżej? Okej. Tylko spokojnie. Okay.
mnie wywalili. Mój Boże, najsilniejszą strzałą. Mój Boże. Nic nie rozumiem, co się tu dzieje. Jak ich pokonać? Ale są nagle strasznie silni. Co tu za poziom? Co tu za poziom? Co to za poziom? Łodzi, panie. Co to za poziom? Jeszcze coś. Jaki tu jest poziom tego? Zachowuję to na szlak. Tutaj pewnie w tamtą stronę będą moje nagrody. Nie. Nie mówcie, że na tą górę się wspinałem za darmo. Na pewno musi być coś tutaj ukrytego, bo tak było ciężko tutaj się wesprzeć. Wiedzą, gdzie jestem. Zimno. Bardzo zimno. Łapię zasadę.
Pewnie tutaj gdzieś na szczycie są poukrywane. Gdzie ja tutaj jestem? Musi coś tutaj być ukrytego. Serio? Czy ja trochę za daleko tam poszedłem? Nie w to miejsce, gdzie trzeba? To tyle, jeśli chodzi o ostrożność. Gdzieś to tutaj musi być, tak naprawdę, gdzieś na dole poukrywane. Ja tam całą górę przeszukałem. Ja tam całą górę, moi drodzy, przeszukałem. Tak, i wejście jest tędy, na tą górę. Ale to jest chyba przejście, żeby tam dalej iść, na drugą stronę mapy. Mogę tego zaraz żałować. My poszukamy tutaj, na dole tej góry. Byliśmy tam na górze wcześniej. O. O. O właśnie. Trzynaście. O właśnie. Znaleźliśmy. I mamy 16. To na ten jeden łuk by nam wystarczyło. 16. Dobra. W łańcuchach do południka dziś żyjemy skardża jak równi sobie. Dobra, i teraz tak. Ten łuk nie, ten łuk nie. Ten. Baludzki łuk z dolnego łowcy. Za 16. Tak. Okej, okay, nowa broń. Okej, okay, to już mamy. Tu będzie baludzki łuk wytrwałego łowcy. Za 12, to ja już go nie chcę. I ten za 14, ale to... To już... To już następnych odcinkach. Bardzo dziękuję za oglądanie, kochani. Wszystko się udało. Mamy w końcu ten łuk. Proszę bardzo. Ja tego jeszcze pokażę. No jest ten łuk. Są te strzały. Trochę się namęczyliśmy. Ale wszystko jest. Dobra. Dobra. Pamiętajcie o łapce w górę, dzwonku, powiadomie, subskrypcji, żeby nie ominąć kolejnego odcinka. My widzimy się w następnym. Siemaneczko, cześć!